Dzień dobry, serdecznie witam na podsumowaniu sierpnia. Jak widzimy, sierpień jest dość rekordowym miesiącem. Tutaj widzimy rozpisane poszczególne dni miesiąca. Prawie cały czas mieliśmy ponad 30 kWh, i widzimy, że produkcja wyniosła 881 na gruncie. Polecam na YouTube. Mój kanał, gdzie na żywo możemy śledzić produkcję z tej właśnie instalacji. Jeżeli chodzi o twarde dane, to temperatura w miesiącu sierpniu średnia temperatura wyniosła 20, prawie 2 stopnie Celsjusza. 26 stopni to była temperatura paneli. Najwięcej 60 stopni to tylu się nagrzały. Widzimy, że jest aż 4 stopnie różnicy między temperaturą powietrza a paneli. To świadczy, że dość dobrze operowało słońce, a słabo chłodzący wiatr i faktycznie nasłonecznienie wyniosło prawie 170 kWh na metr kwadratowy powierzchni. W kwietniu było tylko lepsze. Z instalacji na dachu 9,5 kWh otrzymałem 1290 kWh energii. Jest to rekord, czteroletni rekord miesiąca sierpnia. Od początku roku produkcja wyniosła 8077 kWh. Tutaj mamy wykres pokazujący średnio na niebiesko średnią z wcześniejszych lat, czy trzech ostatnich lat. Widzimy, że sierpień tą średnią przebił. Podobnie jak lipiec. Mieliśmy tylko paskudny czerwiec. Wracając do danych: KWH do KWP 136. I od początku roku KWH do KWP 850. W 2020 roku udało się już przebić w sierpniu 8000 kWh produkcji prądu. Mamy aż o jeden miesiąc lepszą produkcję niż w najgorszym 2017 roku. Wtedy dopiero początkiem października udało się przebić nam te 8000 kWh. Tutaj na tabelce u góry widzimy, że 2018 rok ma 300 kWh straty w stosunku do 2020 roku. Jeżeli chodzi o instalację na gruncie, to co widzieliśmy na żywo 881 kWh produkcji, również jest to rekord wszechczasów. Tutaj też widzimy, że mimo, że instalacja ma już 4 lata, nadal jest w stanie produkować tak dużo, jak na początku swojej, swojego żywota. Wszystko zależy po prostu od warunków atmosferycznych. Nie ma jakiegoś drastycznego pogorszania się wydajności fotowoltaicznej z czasem. KWH do KWP 147, czyli więcej niż na dachu. Od początku roku 888 KWH do KWP. Zużycie gazu 24 metry sześcienne, dość mało gaz, tylko do celów grzewczych, ciepłej wody. Od początku roku gaz kosztował mnie 1238 zł. Używany był oczywiście również do ogrzewania, do ogrzewania domu gazem. Jeżeli chodzi o licznik prądu, z zakładu energetycznego pobrałem 305 kWh. Przekazałem z instalacji 946 kWh. Bilans 641 kWh na mój plus. Czyli widzimy, że tylko w styczniu i w lutym miałem ujemny bilans. Od marca bilans jest dodatni i najlepszy był w kwietniu. Wtedy nie musiałem używać prądu ani do grzania, ani do chłodzenia. W sierpniu używałem prąd do klimatyzatorów. Ale mimo to udało mi się dużo więcej prądu przekazać zakładowi niż od niego otrzymałem. Po odjęciu 20% mam nadwyżkę w zakładzie energetycznym 1484 kWh. Tą nadwyżkę, ten bilans zamknę końcem roku i wtedy albo będę miał nadwyżkę, albo będę musiał część energii dokupić. W tym momencie finansowo jestem do przodu o 500 zł. I gdybym chciał kupić energię elektryczną, którą wyprodukowały moje panele, musiałbym za nią zapłacić 4685 zł. Także taki jest bilans finansowy tego, co wyprodukowały moje panele. Autokonsumpcja w miesiącu sierpniu wyniosła u mnie 25%. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam za miesiąc na podsumowanie miesiąca września. Miejmy nadzieję, że wrzesień też będzie udanym miesiącem. Do usłyszenia.